Chciałbym na moment, jeśli można, wrócić do tych ogłoszeń i do wyciskania soków. I would like to just periodically come back to the announcements and the point that was made about squeezing the juice out of the speaker. Specjalnie nie przestraszyłem się akurat tych ogłoszeń, bo to nie jest mój pierwsze dni w Australii, dlatego że przyjechaliśmy wraz z moją żoną 10 dni wstecz. This is not the first time that such juices have been required of me because we had been here already for over 10 days in Australia with my wife. I muszę przyznać, że moje takie pierwsze wrażenie jest takie, że to raczej wy, ci, którzy mnie zaprosiliście, wyciskacie z siebie soki. So I'd like to firstly point out that perhaps it's not so much the juice that is being squeezed out of me, but it's at your request that's actually coming from you. Żebyśmy my, to znaczy ja i moja żona Ewa, czuli się jak najlepiej. So that myself and my wife may feel comfortable and happy to be amongst you, and we are. I czasami tak sobie rozmawiamy, oczywiście, gdy nikt nie słyszy, że może by się troszeczkę mniej starali. So sometimes we kind of speak with my wife and kind of wonder whether it's possible for you to not care so much about us. Ale to absolutnie nie jest jakaś bardzo mocna sugestia. But this is not a very strong suggestion, believe me. W każdym razie bardzo wam dziękujemy za ten niesamowity przywilej, że możemy być tutaj razem z wami. But we thank you so much for the incredible privilege that we have to be amongst you here. To dla nas jest ogromne, naprawdę ogromne przeżycie i kilka miesięcy temu, kiedy po raz pierwszy dotarła do nas ta informacja, że jesteśmy zaproszeni przez Polonię Adwentystyczną w Australii, byliśmy bardzo zaskoczeni i podekscytowani. When we had received the invitation some months ago to come here and spend this time with you, we were incredibly excited and we couldn't wait to be here. I w zasadzie była to dla nas tak ogromna niespodzianka, że przez pierwsze dni właściwie nie bardzo wiedzieliśmy, jak się z tym ułożyć. And in fact, when we first were informed of this, then we didn't quite know straight away how to plan and prepare. No i myślę, że przynajmniej niektórzy z was domyślają się, że czym bliżej przyjazdu tutaj do was, tym większe emocje nam towarzyszyły. So you can imagine that as the time was coming closer to be here, we were obviously getting more emotionally excited by the opportunity as well. Ja teraz znów mam taką prawie że apopleksję serca. I at the moment kind of have this perplexity of emotions at the moment. Przeżywałem nie tylko tej nocy, ale w poprzednich dniach pewną taką duchową walkę, która polegała na tym, że musiałem wybrać to, co będzie treścią dzisiejszego rozważania. I had a spiritual struggle in regards to the topic to present yesterday, and it was a spiritual struggle yesterday and for a number of days before. Macie przed sobą człowieka, który jest po trosze konformistą. You have in front of you a person who is maybe a bit of a conformist. I jakoś bardzo przejmuję się tym, co o nim inni mówią. And sometimes I feel that I concern myself too much with the opinions of others. Pastorowi nie zawsze pomaga to w wyborze właściwych tematów. And this doesn't help when a minister is needing to select a topic to present. Ale jak to zazwyczaj w podobnych sytuacjach, tak sobie przynajmniej to wyobrażam, szuka się tych najważniejszych rzeczy. But as I can imagine for other speakers as well, you kind of look to the more important and valuable things to talk about. I tak sobie to wyobrażam, że w ciągu tych kilku tygodni, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale będę starał się głosić to, co dla mnie najważniejsze. And over the past few weeks, what I've been going through, that is what I would like to discuss and present this morning for our study. Ale zanim sięgniemy do Słowa Bożego, pozwólcie jeszcze, czuję pewien ciężar i chciałbym z siebie go zrzucić, ciężar obowiązku przekazania pozdrowień. But before we open the word, allow me to also share with you and take the burden off my back of the various greetings that I have been asked to pass on. Naprawdę całe mnóstwo ludzi, kiedy dowiedziało się, że jedziemy odwiedzić polskie zbory, przekazywało pozdrowienia. Ja nie jestem w stanie wymienić wszystkich z imienia, bo Przypuszczam, że pewnie bym o kimś zapomniał. Of course, if I was to try and recall all the different names of people in Poland who had come to me personally and asked for their wishes to pass on, I would probably forget someone somewhere. Dlatego pozwólcie, że tylko chociażby kilka od moich najbliższych współpracowników w zarządzie Kościoła, od brata Marka Rakowskiego i Maksymiliana Szklorza. Pastor Dzięgielewski is passing on greetings from specific offices of the church in Poland. Od szefów naszych różnych instytucji kościelnych. And from the leaders of various church institutions in Poland. Od byłego przewodniczącego kościoła brata Pawła Lazara. From brother Paweł Lazar, previous leader and president of the Polish church. I no, chcę przekazać takie specyficzne pozdrowienia od Braterstwa Romanowskich, no szczególnie od brata Krzysztofa Romanowskiego, który prosił, zaklinał, żebym pozdrowił serdecznie wszystkie zbory w Melbourne, także zbór w Dunedin. And specifically also from the Romanowski family, who pass on their sincere greetings to each of the Polish churches in Melbourne. Zaznaczam, to nie są wszystkie pozdrowienia, które przywożę ze sobą. Przyjmijcie je tak zbiorowo. Naprawdę wiele osób pamiętało o was właśnie w tych dniach. Of course, please take this as a collective greetings from everyone in Poland, as there simply wouldn't be enough time in the day to be able to pass them all on now. To rzeczywiście jest pewien problem, kiedy trzeba przemawiać do osób, których dobrze się nie zna. Of course, it is a challenge to try and pass on a message in public speaking to people who you maybe don't know as well as you would hope to. Wiedzą o tym wszyscy, którzy przemawiają, niekoniecznie pastorzy. Wiele osób wygłasza kazania i czasami jest ten problem. Co mam powiedzieć, żeby to trafiło w te rzeczywiste potrzeby? Co powiedzieć, żeby ludzie odbierali pewne rzeczy nie tylko umysłem, ale i sercem. The dilemma to actually present a topic to people who you may not know much, but present a topic in such a way that is useful not only to think about, but also to consider heavily in the heart. I myślę, że w takich sytuacjach jednym z dobrych rozwiązań, może nie jedynym, jest powiedzenie o tym, co ważne jest dla mnie samego. And perhaps one of the most effective ways is actually to share something that is valuable and close to your own heart. I chciałbym, modlę się teraz o to, aby Pan Bóg prowadził nas w czasie tego rozważania, abyśmy rzeczywiście skoncentrowali się na Nim, abyśmy zapomnieli o tym, może na chwilę, co nas otacza, o nas samych, i zobaczyli Jezusa Chrystusa. And so I ask God that we do not focus on our surroundings, where we are, who we are with, but that we focus instead on the person of Jesus Christ. A chciałbym, żebyśmy jako kanwę tego rozważania użyli 3. rozdział 1 Księgi Mojżeszowej. And to begin with, I would like to start with the 3rd chapter of Genesis. Nie będę oczywiście czytał z wami wszystkich wersetów tego rozdziału. Of course, I will not be reading all these verses with you now. Zwrócę uwagę tylko na niektóre, ale jest pewna myśl taka szczególna, którą w pewnym momencie chciałbym podkreślić. Zaznaczę to specjalnie, która wydaje mi się w tym rozważaniu najistotniejsza. We will be going to specific fragments of the text, but I'd like to then bring your attention to one specific thought that I would like us to consider in our study. Rozdział ten zaczyna się tak. Pierwszy werset. And the 1st verse of chapter 3 begins like this. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg, i rzekł do kobiety: czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? Verse 1. Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made, and he said to the woman, has God indeed said, you shall not eat of every tree of the garden? Zapewne wiele rozważań słyszeliśmy w oparciu o ten rozdział Biblii. I'm sure we've already heard many studies of this specific fragment of the Word of God. Ja także. Me too. Ale to, co mnie w szczególny sposób zastanowiło nie aż tak dawno temu, może to było kilka lat, po raz pierwszy zwróciłem uwagę na pewną ciekawą rzecz. But for the first time in quite some time, my attention was brought to a specific thought in this text. Mianowicie było to dla mnie swego rodzaju odkrycie, że spirytyzm na tej ziemi pojawił się jeszcze wtedy, kiedy nasi rodzice byli w świętym stanie. That in fact spiritism had in fact shown itself in the world when our first parents were in existence. I jeśli tak, jeśli było tak, to czy my, adwentyści, ludzie, którzy absolutnie nie dają wiary w tego typu zjawiska, and in fact we as Adventists who do not believe in that realm of spirituality in the way we think, nie jesteśmy tym zagrożeni. Are we perhaps not endangered by it? Jeśli tego rodzaju zwiedzeniu ulegli nasi pierwsi rodzice jeszcze wtedy, kiedy żyli w tym bezpośrednim związku z Bogiem, czy my dzisiaj, mimo tych naszych przekonań, nie jesteśmy zagrożeni tym zjawiskiem? Is it possible that even in such a situation in a perfect world where our first parents were able to believe in a lie despite the fact that they were living in the presence of God, are we today perhaps not faced with the same challenge? Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę w tych tekstach na pewien szczegół w zachowaniu może Ewy, może Adama, który sprawił, że ulegli diabelskiemu zwiedzeniu, i na bazie tego wydarzenia, tego zachowania, chciałbym, żebyśmy wyciągnęli pewne wnioski dla siebie. So I'd like us to focus on the way that Eve and also Adam responded and were working with this situation, and for us to consider something for our own lives as a result. Od czego zaczyna się dialog między wężem a kobietą? What does the dialogue between the serpent and Eve begin with? Czy rzeczywiście? Has indeed? Czy rzeczywiście Bóg zakazał wam spożywania owoców z niektórych drzew? Has God indeed said you shall not eat of every tree of the garden? Była to oczywiście nieprawda i Ewa bardzo szybko to zidentyfikowała. Oczywiście, że nie. Jest tylko jedno drzewo, z którego Bóg zakazał nam spożywać owoców. This was a lie and Eve immediately identified the lie and she said, no, we may eat of the trees, of the fruit of the trees of the garden. Ale to wystarczyło, żeby wejść w pewien dialog z wężem. But the purpose was to enter into a conversation with the serpent. Czy rzeczywiście? Has indeed. Czy rzeczywiście tak mówi Biblia? Does the Bible in fact speak in this way? Czy rzeczywiście jest to ważne, by przestrzegać ściśle Bożych przykazań? Is it actually important to closely follow the principles of God? Czy rzeczywiście bezbożni poniosą tę karę oddalenia wiecznego od Bożego oblicza? Is it true that in fact the godless people will bear the results of not being in the presence of God? Czy Bóg rzeczywiście zainteresowany jest wszystkimi moimi wyborami? Is God in fact interested in every single individual decision of my life? Moim czasem, moim stylem życia, czy rzeczywiście Bóg tym wszystkim się interesuje? My time, my lifestyle, is God in fact interested in every detail? Ja nie chcę mnożyć tych pytań, bo moglibyśmy całe rozważanie spędzić na tym. I don't want to multiply the questions because we could spend our time just on the questions. Ale być może ktokolwiek z nas mógłby sobie dopowiedzieć tutaj coś, co faktycznie dotyczy jego osobistego życia. Czy rzeczywiście Bóg czegoś ode mnie oczekuje? But in fact each one of us could add something here in that regard and ask ourselves, is God expecting something from me? Ewa, kiedy rozpoczęła ten dialog z wężem, czasami mówimy, weszła na teren zakazany. When the conversation began between the serpent and Eve, we typically suggest that Eve had entered the enemy's territory. Zastanawiające jest to, że w ogóle się tam znalazła. Dlaczego Ewa znalazła się bez swojego męża tam, akurat w pobliżu drzewa poznania dobra i zła? And the typical question that is raised is, why is Eve far away from Adam and also near the tree of good and evil? Dlaczego potem rozpoczęła ten dialog z wężem? And then why did she begin talking with the serpent? Jest to zachowanie, które jest tak naprawdę właściwie każdemu z nas. It is a behavior in fact of each one of us. Czy zauważyliśmy, być może łatwo to wskazać na przykładzie dzieci. Może uchwyćmy się dzieci, będzie nam łatwiej o tym mówić. Mam nadzieję, że dzieci nie będą miały mi za złe tego. I hope that we won't offend our children, but let's all, because we've all been children, maybe let's take it into the sphere and consider it from the in a child like context. Czy zauważyliście, moi drodzy, ci, którzy są rodzicami, którzy mają dzieci, może młodsze, może już starsze, nawet samodzielne, ale na pewno to pamiętacie, że dzieci mają pewną właściwość. You will notice in fact that children have a certain reality. Polega ona na tym, że próbują przestępować zasady, jakie ustalają rodzice do pewnej granicy, mianowicie do takiej, do której jeszcze nie otrzymają jakiejś bury, jakiejś awantury. In fact, children like to push the reality of the boundaries of their life in that they continue to push the boundaries up just before that point where a parent will respond with an action. A więc jak daleko mogę przekroczyć rodzicielskie zakazy, żeby nie otrzymać kary? So in other words, I can push the boundaries of my parents to the point where they won't impose anything on me as a result. Zauważyliście coś takiego? Have you noticed this kind of behavior? W naszych relacjach z Bogiem zachowujemy się często zupełnie podobnie. Znamy Boże zasady i zastanawiamy się, jak daleko możemy je przekroczyć, żeby nie spotkała nas kara. And we as children of God perhaps adopt a similar behavior in that we know his principles, but we always would like to test the boundaries of how far you can push them. Być może Ewa właśnie tak zachowywała się wtedy. Maybe this was the motivation for Eve. Znała bardzo wyraźnie Boże ostrzeżenie, Boży zakaz, a jednak próbowała go przestąpić. She knew the principle of God and what God had said, and yet she was curious to maybe see how far she could push it. Czy Bóg pośle jakiś grom, czy mogę brnąć bezkarnie dalej? Will God punish me, or will he just let me go and I'll get away with it? Jak powinniśmy w takich sytuacjach reagować, kiedy usłyszymy, no może nie wprost głos węża, chociaż my wiemy, że on był zaledwie medium, ale tę diabelską pokusę. How do we approach? Perhaps we're not talked to directly by the serpent himself, but we are through influences in media and other elements of communication in the world. Przykład mamy z życia Pana Jezusa, który nieraz mówił: idź precz, szatanie. In fact, we have the example from Christ's own life when he himself said, go away, Satan. Kiedy pojawia się pokusa, kiedy widzimy w tym, co nas pociąga, pewną sprzeczność z tym, co zaleca Pan Bóg, powinniśmy natychmiast szukać Boga w modlitwie. When temptation rears its head and how we react with it, in fact should suggest to us that we should go straight to God. Ewa zjadła owoce, dała owoce Adamowi, Adam także to uczynił. Eve ate the fruit, she gave it to Adam, Adam also ate the fruit. Możemy zastanawiać się, na co zdecydowali się nasi pierwsi rodzice. Mam pytanie, na co zdecydowali się nasi pierwsi rodzice wtedy, kiedy zjedli owoce? And the thought comes up, and a question for us to consider as well is, when Adam and Eve ate the fruit, what do you think they were thinking about? Czy oni zdecydowali się wówczas na to, że będą niewierzącymi, że będą ateistami? Had they decided to become atheists? Oczywiście, że nie. Of course not. Dla nich Bóg był zbyt realną istotą, żeby nagle mogli powiedzieć: nie wierzymy w Boga. For them God was too real a person, a being to refute his existence. A więc na co się zdecydowali? So what did they decide? Zanim odpowiem na co, przynajmniej będę próbował odpowiedzieć. Chciałbym powiedzieć, że dla mnie jest to ta najważniejsza myśl tego rozważania. I jeśli cokolwiek byście zapomnieli, proszę, abyście pamiętali właśnie o tym, co powiem za chwilkę. But before we get to the answer to consider, I'd like to mention that this is an incredibly important and worthy thing of consideration for our own lives moving forward. I Ewa, i Adam zdecydowali się, że na małą chwilę to nie Bóg będzie decydował o ich życiu. In fact, what they had determined was that in that moment, both Adam and Eve decided that God will not determine their future, their destiny. Na nic więcej. Oni pomyśleli, że przez te 5 minut oni sami zdecydują o tym, co jest dla nich dobre. They determined in their hearts, even for that 5 minutes perhaps, of what is good for them in their hearts. Pomyślmy o sobie samych. Consider yourself. Spróbujmy zrewidować nasze życie, przypomnieć sobie różne wypadki, które są za nami. Consider your own life and the different events and experiences of it. Czy nie bywało w życiu naszym tak, że choć znaliśmy Boże zasady, Boże prawa, Boże zalecenia, decydowaliśmy sami o własnym życiu wbrew tym zasadom? That perhaps even though we knew extremely well the principles of God, that we decided and made decisions quite against them actually. I ta jedna chwila, kiedy postanowiliśmy, że to my będziemy decydować o naszym życiu, zaważyła na tym, co działo się w przyszłości. And in fact, in that moment when we decided to take matters into our own hands, it impacted our future. I bardzo często bywa tak, że ta chwila waży bardzo negatywnie na naszej przyszłości. And in fact, that split moment where we make such a decision can have a terrible result on our lives. Ulegamy czasami zwiedzeniu, które ma kształt myśli, no przecież Bóg nie będzie miał do mnie jakichś wielkich pretensji, kiedy ja na chwilę zrobię coś innego. Because we delude ourselves with the thinking that, oh, God won't take this seriously with me and he'll excuse me anyway. Czy Bóg kieruje moim życiem? Is God leading my life? Czy zdarza ci się odsuwać Boga zaledwie na parę chwil, nie więcej? Are we capable and is it possible for us to shift God aside even for a moment? Czy te chwile przypadkiem nie przytrafiają się zbyt często? And perhaps do those moments happen maybe a little too often? A może to ignorowanie woli Bożej wobec ciebie samego stało się już jakimś zwyczajem i nawet tego nie zauważasz? And maybe even ignoring the will of God for ourselves personally has become a habit that we don't even notice anymore? Szatanowi udało się przekonać Ewę, że jeśli zrobić coś bez Boga, nic wielkiego się nie stanie, a wręcz przeciwnie, że będzie miała z tego powodu jakieś profity, zyski. In fact, Satan had convinced Eve by her own decision that perhaps there are some elements of life in which you can put God aside and there are no huge consequences from it. Przecież stanie się podobna do Boga. Because after all, she'll become like God. Tak? Będzie znała dobro i zło. To była jego obietnica. She'll know both good and evil, and in fact that was God's promise. I my czasami w imię specyficznego dobra, o którym myślimy, odstawiamy Boga na bok. And in fact, in a lot of things where we want good, we in fact are putting God aside. I to jest ta furtka, którą wykorzystuje diabeł, aby trzymać nas przy sobie. And this is the way in which Satan approaches us to actually turn us away from God. Przeczytałem kiedyś pewną myśl spod pióra Ellen White. Zacytuję teraz tych parę zdań. I read some interesting thoughts and commentary of this by Sister Ellen White that I would like to read for you. Gdy prawo Boże zostanie odrzucone, Kościół zostanie przesiany podczas ciężkich prób, a większa część tych, którzy teraz do niego należą, da posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów. So apologies, I'll be translating this directly. When the law of God is thrown aside, the church will go through a filtering of difficult trials, and the vast majority of these who keep to the church now will effectively filter away. Kiedy przeczytałem tych parę zdań, byłem pod ich naprawdę niesamowitym wrażeniem. When I read this commentary, these thoughts, I was incredibly moved by the message of it. Ciężko mi sobie było wyobrazić, żeby adwentyści ulegli takiemu zwiedzeniu. It's difficult for me to imagine that Adventists specifically would fall into such a trap. I zastanawiałem się, jak to jest możliwe, skoro mamy tak wyraźną naukę i przekonania o tym, jaki jest stan człowieka po śmierci. Especially because we have such clear principles about, for instance, the state of the dead after death. Ale te zwiedzenia, które mogą pojawić się w naszym gronie, nie będą zaczynały się od niesamowitych zjawisk. However, the different lies that we believe do not start from the incredible, which are obvious when you hear them. Ale zawsze będą zaczynać się od tego, że na chwilę będziemy ignorować wolę Bożą. But they will always present themselves in such a way that for a moment we will ignore the will of God in that moment. Czy więc dzisiaj rozumiem, jak ważnym jest, aby być cały czas z Panem? In other words, I find it incredibly important for us to think about how important it is to continue communication with God. Nie jest to tylko kwestia tego, że mam jakąś duchową satysfakcję, że wypełniam wolę Bożą. It's not just some spiritual satisfaction that I'm fulfilling the will of God. Ale to jest dla mnie sprawa życia i śmierci. But this is a matter of life and death for me. rozważanie to zatytułowałem 5 minut bez Boga. This study I have entitled 5 minutes without God. Wystarczy 5 minut, kilka chwil, żeby w życiu wszystko zmieniło się diametralnie, tak jak to stało się w życiu Adama i Ewy. All it takes sometimes is 5 minutes and your life can be changed quite substantially as it was for Adam and Eve. Czy zatem jeśli Pan Bóg daje mi te 5 minut, chcę spędzić je razem z Nim? In fact, then the question becomes, if God gives us the 5 minutes, don't I want to spend them with Him? Nawet gdyby pewne moje oczekiwania czy ambicje nie zostały spełnione. Even if that means that certain ambitions and things that I wanted to do are not achieved. Czy chcę być razem z moim Bogiem? Do I want to be together with my God? W każdej chwili. Every moment. W wierszu 8 czytamy tak. In verse 8 we read the following. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Najpierw było rozstanie na kilka chwil. First there was a separation for a few moments. A zaraz potem okazało się, że Adam z Ewą boją się Pana Boga. And then suddenly we find that Adam and Eve are afraid of God. Kiedy opuszczamy Boga, kiedy zrywamy z Nim te bezpośrednie relacje, przychodzi strach przed Bogiem. When we leave God and when we separate ourselves from Him, fear comes in. Pomyślmy przez chwilę, czy mamy przyjemność w modlitwie, w czytaniu, w rozmyślaniu. Consider if we have pleasure from reading the word, praying, studying. W nabożeństwie, we wspólnocie, w służbie. In worship, in being together, in service. Jeśli cokolwiek z tych rzeczy nuży nas, albo wręcz odstręcza, czy nie jest to przypadkiem świadectwem tego, że zapomnieliśmy o naszym Panu? If one or a few of those things are not attractive to us anymore, then is it perhaps a sign of us pulling away from God? Kiedy Pan Bóg szukał Adama, interesował się, co się takiego stało, że ten się skrył, i Adam tłumaczył się, że zauważyli, że są nadzy, więc dlatego skryli się, po prostu czuli się zawstydzeni. Czytamy w wierszu 11 i 12 tak. And then when God was calling for Adam and Eve, and Adam started to come up with excuses of, we're naked, so we hid. Then we read in verse 11 the following. Wtedy rzekł Bóg, kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, którego zakazałem ci jeść? Na to rzekł Adam, kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. And God said, who told you that you were naked? Have you eaten from the tree of which I commanded you that you should not eat? Then the man said, the woman whom you gave to be with me, she gave me of the tree and I ate. Dwie krótkie lekcje na podstawie tych wersetów. Two short studies or thoughts to consider as a result of these verses. Pierwsza. First. Grzech rujnuje relacje między ludźmi. Sin ruins people's relationships. Ten Adam, który jeszcze niedawno, może parę chwil temu, był gotów świadomie zerwać owoce z drzewa poznania dobra i zła i zjeść je, aby być z Ewą na dobre i na złe. Adam, who a few moments earlier had decided to eat of that tree, to be with Eve irrespective of what? Of anything. Może taka dygresja, jeśli Ewa zjadła owoce w afekcie. And in fact, from a different point of view, if Eve had eaten of that tree as a result of some effect, to Adam zjadł te owoce po namyśle. Then Adam ate of the fruit of his own free will, consciously choosing to. A więc jeśli Adam gotów był wtedy te owoce zjeść tylko po to, żeby być z Ewą nawet jeśli mieliby razem umrzeć. So if Adam's motivation for eating the fruit was to be with Eve irrespective of anything, to co takiego stało się, że niedługo później mówi, Panie Boże, to wszystko przez kobietę? Then what happened in Adam to suddenly change his tune, even if it's a few moments later, to say, God, it's all because of this woman that you gave me. Ja wiem, że te fragmenty ze Słowa Bożego wzbudzają zupełnie niepotrzebne dyskusje o rzeczach, których nie chcę tutaj głośno wypowiadać. And I know that these fragments of the Bible bring up conversations amongst us which we're not going to go into at all this morning. Ale ja wytłumaczenie tej rzeczy mam tylko jedno. But the simple explanation that I have for this is: grzech rujnuje relacje między ludźmi. Sin ruins relationships between people. Jeżeli ktoś mówi, że ma wspaniałe relacje z Bogiem, God, a nie ma dobrych relacji z ludźmi, to ta pierwsza rzecz jest fikcją. And they do not have a great relationship with people around them, then the first statement they make is false. Jest to ważne dla mnie zdanie, dlatego pozwolę powtórzyć sobie je jeszcze raz. It's a worthy statement that I'll repeat again now. Jeśli ktoś mówi, że ma wspaniałe relacje z Bogiem, a nie ma dobrych relacji z ludźmi, to ta pierwsza rzecz jest fikcją. If someone tells you that they have an amazing relationship with God, but you see that their relationships with people is not great, then the first statement they make is a lie. Zdaję sobie sprawę, że nie ze wszystkimi ludźmi da się mieć dobre relacje. I know that it is impossible to have good relationships with absolutely everyone. Ale apostoł Paweł dobrze nam radzi w liście do Rzymian, tak? But Apostle Paul encourages us well in this regard in Romans. Jeśli to od was zależy, ze wszystkimi pokój miejcie. If it depends on you, then have good relations with everyone. A więc jeśli nie ma tych dobrych relacji między ludźmi, so if there are not these good relations amongst people, to przynajmniej niech nie zależy to ode mnie. Then at least no one will be able to pin it on me. Powinienem zrobić wszystko, aby mieć z ludźmi przyjaźń. Because I have tried to do everything to have friendship and a good relationship with all people. I druga lekcja z tych dwóch wersetów. And the second lesson from these few verses. Wiele osób usprawiedliwia grzech. Many people justify sin. Tak jak Adam wtedy. Popełnił grzech, a potem mówił: Panie Boże, to nie moja wina, gdyby nie kobieta, wszystko byłoby w najlepszym porządku nadal. Adam chose to sin, but then he immediately laid the blame with Eve. To nie jest tylko przypadłość Adama. Z przykrością muszę stwierdzić, że także moja. This is not just Adam's experience, but unfortunately it is also mine. Czy któregokolwiek z was ocencie sami? Or each one of us can judge for ourselves. Ja podam tylko taki przykład, żeby nam pomóc w ocenie tej sytuacji. Maybe I'll give an example for us to be able to discern in this situation. Zdarza się, że się spóźniamy. Perhaps it happens that we're late to a meeting. Cokolwiek by to miało być, nabożeństwo, spotkanie, jakieś przyjęcie, no jakkolwiek. Whether it be worship or lunch or some sort of a gathering. I w jaki sposób, jeśli się spóźnimy, zachowujemy się? And if we are late, we behave in a certain way. Najczęściej to jest tak: ach, wiesz, takie korki były, tam po drodze był wypadek, no po prostu zupełnie nieprzewidziana sytuacja. You hear sometimes the excuses, oh, you know, I'm sorry I'm so late, it's, you know, because of the traffic and there was an accident, etc., etc. Otwórzcie wrota swojej wyobraźni, dorzućcie jakieś inne tłumaczenia, zapewne sytuacja znana z codziennego życia, ale najczęściej mamy problem, żeby powiedzieć: słuchaj, po prostu no, zaspałem, po prostu nie wyszykowałem się na czas, moja wina. But it is difficult. We can all come up with all sorts of different excuses and reasons for why we are late, but how ready are we to say I'm sorry I slept in or say whatever the true reason was? Grzechu nie da się usprawiedliwić. Sin you cannot justify. Kto usprawiedliwia grzech, staje po stronie ojca grzechu, to jest diabła. Whoever justifies sin stands on the side of the father of sin, which is Satan. Kto usprawiedliwia grzech, uważa, że Bóg pomylił się, dając 10 przykazań. Whoever justifies sin is also saying that God was incorrect with his 10 principles, the 10 commandments. Kto usprawiedliwia grzech, podważa sens ofiary Jezusa Chrystusa. Whoever justifies sin is directly going against the purpose for Christ's sacrifice. Nie możemy usprawiedliwić grzechu. We cannot justify sin. My możemy być usprawiedliwieni. We can be justified to it. Ale nie możemy usprawiedliwić grzechu, to są dwie różne rzeczy. But we cannot justify sin. Those are two different things. Możemy być usprawiedliwieni w Jezusie Chrystusie. We can be justified in Christ. Przyjmując Jego dar sprawiedliwości. Accepting His gift of righteousness. Przyjmując to, co Bóg dał nam jako dar. accepting the gift that he has given to us as a gift. Kiedy rozumiemy, jak wielkimi jesteśmy grzesznikami i przychodzimy do Boga i mówimy: Boże, jest mi tak przykro. When we realize how great a sinner we are and as a result of that come to God. Tak bardzo wstydzę się tego, co się stało w moim życiu. Chciałbym, żeby zostało to wymazane. Nie chcę nigdy czegoś podobnego robić. Wyrządziłem przykrość Tobie i ludziom. When I admit to God that I'm embarrassed by what I have done, I'm embarrassed by the misery that I've brought to other people, when I bring that openly before God. Boże, wybacz. God, forgive me. To wtedy Bóg oczyszcza nas krwią Jezusa Chrystusa i stajemy przed Nim tak, jakbyśmy nigdy nie zgrzeszyli. Then God cleanses us with the blood of Jesus Christ and we stand before Him as though we have never sinned. To jest jedyna droga do usprawiedliwienia, nie ma innej. This is the only way to be justified. There is no other. I to, jak bardzo Bóg zainteresowany jest naszym usprawiedliwieniem, nie usprawiedliwieniem grzechu. And it's amazing how much God is interested in justifying us to Him, not justifying sin. Świadczy to, co jest także zapisane w tym 3. rozdziale 1. Księgi Mojżeszowej. Shows us as well what we're reading about here in Genesis chapter 3. W wersecie 15 czytamy: i ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukończysz je w piętę. We read in verse 15: I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. To są słowa, które usłyszał wąż, ale tak naprawdę były to słowa, które zapowiadały jego, czyli szatana, klęskę. These words were spoken to the serpent, but they were also foretelling the fall of the serpent. Zapowiedź potomka, który miał przynieść zbawienie. The foretelling of the Savior who was to come. Werset 21 mówi: i uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór i przyodział ich. And then when we jump to verse 21, we read: also for Adam and his wife, the Lord God made tunics of skin and clothed them. Dlaczego Pan Bóg dał Ewie i Adamowi odzienie ze skór? Why does the Lord God give tunics of skin to Adam and Eve? Czy nie wystarczyły te figowe przepaski, które sobie sami sporządzili? Wouldn't the fig leaves that they had fashioned together been enough? Być może przynajmniej przez jakiś czas jeszcze w stosunkowo niezniszczonej ziemi klimat pozwalałby, żeby akurat w takim ubraniu chodzili. That perhaps when you think about it, in the climate that they were living in, perhaps that would have been great clothing, at least for some time moving forward. Oczywiście w miarę zniszczenia ziemi przez grzech i klimat się zmieniał. Obviously, as the world was then deteriorating from then on, and the climate was changing. Ale ta najważniejsza myśl, ta najważniejsza lekcja z tego, iż Adam z Ewą otrzymali odzienie ze skór. But the greatest lesson that we can take from the fact that Adam and Eve had received tunics of skin from God jest taka, że człowiek nie jest w stanie sam rozwiązać problemu swojego grzechu. Is that man is unable to resolve the problem of sin in his life on his own. Nie wystarczy spleść sobie parę figowych listków. It's not enough just to put together a few leaves. Skoro otrzymali odzienie ze skór, to znaczy, że wtedy pojawiła się na ziemi po raz pierwszy śmierć. Because they had received tunics of skin, it was the first instance of death on the earth. Kiedy Ellen White opisuje później, jak Adam po raz pierwszy sam zabijał ofiarę. When we read about the commentary of Ellen White in this regard about how Adam then had to kill himself. Mówi o tym, że Adam drżał na myśl, że jego grzech spowoduje śmierć w przyszłości Syna Bożego. Adam was shivering from the fear and disgust as a result of the sin that had come to the world as a result of his choices. Ratunek przychodzi wyłącznie z zewnątrz, od samego Boga. Salvation and being saved comes from outside and from God himself. Historia ta kończy się tym, co opisane w 24 wersecie. The story finishes with what we read in verse 24. Czytamy tam w ten sposób: i tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia. Where we read, so he drove out the man, and he, God, placed cherubim at the east of the Garden of Eden, and a flaming sword which turned every way to guard the way to the tree of life. Kiedy przed wieloma laty po raz pierwszy przeczytałem te słowa jeszcze z Biblii Gdańskiej, when I had many years ago read this statement from the Bible from an older translation, older Polish translation, wyobrażałem sobie to w ten sposób, że Pan Bóg został w ogrodzie Eden, w tym miejscu szczęśliwości. I imagined in my mind that God had remained in the Garden of Eden. A tam za ogrodzeniem, pilnie strzeżonym przez cheruby, tak jak jest napisane, znalazł się człowiek na tym skrawku ziemi, który przynosił tylko sam znój i cierpienie. I imagined then that past the guard of the cherubim, Adam and Eve found themselves in that place of the world where there was only where there was nothing good at all. Tak sobie to kiedyś wyobrażałem. That's how I used to imagine it. Ale to był bardzo niesprawiedliwy dla Boga osąd. But this was an unjust judgment of God. Bo kiedy tam pojawiło się to ogrodzenie, ta brama i te cheruby, które pilnowały wstępu do ogrodu Eden. Because when these cherubim were placed there at the east of the garden, to Bóg tak naprawdę był po tej samej stronie co człowiek. God in fact found himself on the same side as humanity, as Adam and Eve. I kiedy śledzimy historię ludu Bożego, and when we follow the history of humanity and of God's people, to widzimy to, jak Syn Boży od samego początku towarzyszył ludziom w ich wędrówce. We see how the Son of God had accompanied humanity through life. Wtedy, kiedy o nim pamiętali, ale także wtedy, kiedy o nim zapominali. How he journeyed with them when they remembered him and also especially when they had forgotten about him. A kulminacja pojawiła się wtedy, kiedy jako człowiek urodził się na tej ziemi. And the culmination of that was when he himself was born as a child on this earth. Kiedy któregoś razu znalazł się pod domem Zacheusza, celnika, when he found himself at the house of Zacchaeus, powiedział: przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. He said, the Son of Man has come to seek and save that which was lost. Człowiek na chwilę zapomniał o Bogu. Humanity had forgotten for a while about God. Jakie były tego konsekwencje, widzimy do dzisiaj wszyscy. The consequences of that choice we see throughout history and even today. A Pan Jezus, wbrew temu, co się wtedy stało, but despite that what had happened, przyjmując konsekwencje ludzkich wyborów na siebie, Jesus, choosing to take on the consequences of humanity's choices on himself, postanowił być z ludźmi i oddać za nich swoje życie, decided to be amongst people and to live with them, abyśmy my tych konsekwencji nie musieli ponosić. So that we wouldn't have to deal with the consequences of our own choices. Bo to, co teraz przeżywamy, because that which we experience today, jest tylko zaledwie czymś chwilowym. Is only momentary. Nawet jeśli mówimy o przemijaniu i o tym, że niektórzy ludzie odchodzą, to nie są wieczne konsekwencje grzechu. Te poniósł na sobie nasz Zbawiciel. Abyśmy dzisiaj mogli powiedzieć: Boże, jeśli tak, chcę być z Tobą, chcę wykorzystać te nadarzające się sposobności, aby być razem z Tobą. I want to be with you and use each opportunity to spend time with you. Czy chcemy być z Bogiem? Do we want to be with God? Czy chcemy konsekwentnie wykorzystywać każdą chwilę, nawet te 5 minut, żeby nie lekceważyć Jego wpływu, Jego obecności? Do we want to, with purpose, take up the opportunity of even the 5 minutes to spend time with him? Czy wtedy, kiedy pojawi się taka pokusa, a na pewno się pojawi? Or when temptation will arise, and be sure to know that temptation will arise. Żeby decyzje podejmować bez naszego Pana. To be making really decisions without our Lord? Czy gotów jestem prosić, modlić się do Boga, aby pozwolił mi ją zwyciężyć? Are we prepared to ask our Lord and pray to him to be victorious over temptation? Czy wtedy, kiedy szatan pokazuje mi jakieś niesamowite korzyści z tego życia, które on oferuje, or when we see the temptation of Satan, which is some sort of amazing benefit of doing whatever we're being tempted by, chciałbym powiedzieć: ale życie z Jezusem Chrystusem jest dla mnie słodsze niż największe zaszczyty i osiągnięcia tego świata. I would like to say that that life with Christ is sweeter than any accomplishment and success in this world that it has to offer. Czy chcę być z Bogiem na dobre i na złe? Do I want to be with God for better or for worse? Niech Pan Bóg błogosławi wszelkie dobre decyzje każdego z nas. Amen. May God bless each good decision that we make. This is my prayer. Amen.